No więc witam na konferencji prasowej związanej z jubileuszem 150-lecia istnienia Stowarzyszenia Dziedzictwo Świętego Jana Sarkandra w Cieszynie, a także 25-lecia Liceum Katolickiego w tym właśnie mieście. Na tą konferencję prasową poprosiłem przedstawicieli i szkół, i także stowarzyszenia. Pan Stefan Król, historyk w liceum, pani dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego, ksiądz Andrzej Kozubski, katecheta, a także członek zarządu stowarzyszenia, no i ksiądz Tomasz Sroka, można powiedzieć katecheta w szkołach katolickich, a także pewnego rodzaju twarz tych właśnie szkół. No i witam oczywiście dziennikarzy mediów na tej konferencji. Ja tylko powiem tytułem wstępu, że 150 lat istnienia stowarzyszenia to jest naprawdę niesamowite, dosłownie patrząc też na nazwę tego stowarzyszenia. Dziedzictwo, które to stowarzyszenie pozostawia w naszym codziennym życiu. Myślę, że dla wielu ludzi w Cieszynie Stowarzyszenie Dziedzictwo kojarzy się ze szkołami katolickimi tylko i wyłącznie. Natomiast zakres tego, co nam stowarzyszenie, można powiedzieć, włożyło w nasze codzienne życie, czego jesteśmy spadkobiercami, jest olbrzymie. Ma to olbrzymie znaczenie. 25 lat istnienia Liceum Katolickiego to jest też okazja, żeby Bogu podziękować za w ogóle placówki katolickie. To jest niesamowicie ważne nie tylko na mapie Cieszyna, ale w ogóle na mapie naszej diecezji. No więc ta konferencja będzie miała jakby dwie części. Pierwsza to będą wypowiedzi osób odpowiedzialnych za jubileusz, a druga część to pytania dziennikarzy. Proszę bardzo. To myślę, że poprosimy pana Stefana, żeby jak historyk zajął się sprawami związanymi z historią i liceum i stowarzyszenia. Dzień dobry Państwu. Historia stowarzyszenia jest w dużej mierze opracowana. Ta historyczna część ma swoje publikacje, natomiast trzeba ją przypominać. No, trzeba przypominać główny sens powstania stowarzyszenia wtedy Dziedzictwo Błogosławionego Jana Sarkandra jako organizacji, która miała pogłębiać życie religijne i jednocześnie polskość na Śląsku Cieszyńskim. To były dwa główne założenia. W telegraficznym skrócie narzędziami do tego była działalność wydawnicza w postaci wydawania książek i gazet, publikacji. Sztandarowym dziełem jest Gwiazdka Cieszyńska, czasopismo, które na Śląsku Cieszyńskim się ukazywało ponad 90 lat, do 1939 roku w formie papierowej. I w ogóle także za działalnością stowarzyszenia było krzewienie kultury. W tym najszerszym pojęciu, jak się to w drugiej połowie XIX wieku mówiło, wśród ludu. I to były te założenia, które właściwie były cały czas istotne do wybuchu II wojny światowej. Wiadomo, że II wojna światowa uniemożliwiła wszelką działalność stowarzyszeniu, a po II wojnie światowej reaktywacja została udaremniona przez władze komunistyczne. Powrót stowarzyszenia teraz już następuje w czasach po 1989 roku poprzez reaktywację stowarzyszenia w listopadzie 1993 roku. Nazwa dopełnia się po kanonizacji naszego patrona w 1995. Jedną z głównych idei stowarzyszenia po reaktywacji to jest głoszenie świata wartości katolickich. Jednym z elementów tego wychowania katolickiego jest pomysł stworzenia katolickich szkół w Cieszynie.
rozpoczyna się cały ten proces od powstania liceum, katolickiego liceum ogólnokształcącego imieniem świętego Melchiora Grodzieckiego, które powstaje tak naprawdę w 1996 roku, choć przyjmuje pierwszych uczniów rok później. Dotychczas tą szkołę opuściło niespełna 500 absolwentów. Potem cały ten zespół szkół stopniowo się rozbudowuje. W 1999 roku powstaje katolickie gimnazjum, które funkcjonuje do 2019 roku. Powstaje w 2001 roku katolickie przedszkole i katolicka szkoła podstawowa w Cieszynie. Także od 2009 roku mamy szkoły także prowadzone przez Stowarzyszenie Dziedzictwo. Jest to przedszkole i gimnazjum, a po likwidacji gimnazjum jest to szkoła podstawowa. To nie jedyna działalność stowarzyszenia obecnie, bo stowarzyszenie także chciałoby działać na polu także takiego budowania kultury chrześcijańskiej. Wyrazem tego było w latach 90. założenie, pierwsze to był tygodnik, potem miesięcznik czasopisma Dziedzictwo. I tych form działalności stowarzyszenia moglibyśmy się jeszcze doszukać więcej. Jest to oczywiście przede wszystkim aktywność na polu religijnym, ale myślę, że ta działalność kulturalna stowarzyszenia też w jakiś sposób w życiu codziennym naszej społeczności lokalnej się przejawia. Poprosiłbym teraz panią dyrektor, no bo liceum katolickie, które wypływa z tego stowarzyszenia, no ma swój jubileusz już srebrny, 25 lat istnienia, no więc na temat liceum i tego jubileuszu. Proszę bardzo. Tak, zgadza się. Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętego Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie obchodzi 25-lecie swojej działalności. Jak już pan Stefan Król wspomniał, szkołę ukończyło 459 absolwentów, więc jest to ładny, duży wynik na takim tutaj właśnie cieszyńskim rynku edukacyjnym. Czeka nas świętowanie właśnie obchodów 25 lat działalności liceum. A co za tym idzie, już dziś pragniemy bardzo serdecznie zaprosić Państwa na obchody 20 października, które odbywać się będą zarówno w Domu Narodowym, gdzie spotkamy się na oficjalnej części. Tam o swoich wspomnieniach na temat pobytu i nauki w katolickim liceum opowiedzą absolwenci. Zaznajomimy się również właśnie z rysem historycznym. Spotkamy się w gronie pracowników byłych, obecnych, również i absolwentów i uczniów. Pragniemy te obchody świętować nie tylko właśnie w tej wersji oficjalnej, ale również chcemy przybliżyć Państwu atmosferę naszej szkoły, kameralną atmosferę naszej szkoły, po to, by następnie zaprosić Państwa na wspólny piknik do ogrodu znajdującego się tuż przy katolickim liceum, abyście Państwo również w murach naszej szkoły mogli poczuć ten klimat rodzinny, klimat bardzo bliski, w gronie właśnie najbliższych przyjaciół, abyśmy mogli pokazać, w jaki sposób płynie życie szkolne w katolickim liceum ogólnokształcącym. Cały jubileusz nie będzie miał tylko charakteru czegoś takiego, że będzie odprawiona msza święta dziękczynna z udziałem różnych zaproszonych gości. To ma być cały szereg różnego rodzaju wydarzeń. Ksiądz biskup Roman, który jest prezesem stowarzyszenia, poprosił dwóch księży, aby zajęli się konstruowaniem tego jubileuszu, jego przebiegu, mieli pomysł na to, żeby ten jubileusz zorganizować. Ksiądz dr Andrzej Kozubski jest człowiekiem, który ma uformować tak zwaną szeroko pojętą kapitułę tego właśnie jubileuszu i prosiłbym parę słów księdza Andrzeja na ten temat.
tą kapitułę, o której powiedział ksiądz proboszcz, nazywamy też komitetem honorowym obchodów jubileuszowych stowarzyszenia i szkoły i chcemy, aby utworzyli go ludzie, którzy w jakiś szczególny sposób są związani i ze stowarzyszeniem, i z naszymi szkołami katolickimi. My na przestrzeni ostatnich lat podpisaliśmy kilka umów partnerskich, czy umów o współpracy z wydziałami różnych uczelni w Polsce. I tak jest to umowa o współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego, z Wydziałem Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, umowa z Wydziałem Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i z Wydziałem Historii tegoż uniwersytetu. I chcemy przedstawicieli tychże uczelni zaprosić do komitetu honorowego. Oczywiście będą w nim także przedstawiciele władz miejskich Cieszyna, a także przedstawiciele parafii w Szwajcarii, z którymi mamy także od wielu lat kontakty i które to parafie wspierają nas nieco finansowo dzięki temu wsparciu. Od lat także mamy fundusz stypendialny dla naszych zdolnych uczniów. Osobą, która zajmuje się planowaniem tego jubileuszu, przebiegiem, gdzie on będzie się odbywał, jakie tam będą różnego rodzaju wydarzenia, jest ksiądz Tomasz Sroka. Bardzo proszę, żeby uchylił nam rąbka tajemnicy na temat tego, co już wiemy na temat przebiegu właśnie tego jubileuszu. Chcieliśmy w trakcie tego jubileuszu, czyli w trakcie obchodów, wyróżnić pewne miejsca na mapie Śląska Cieszyńskiego, ponieważ w tych miejscach mamy ludzi, którzy nam pomagają, którzy nas wspierają, między innymi poprzez promocję naszych placówek, poprzez to, że są to parafie, w których możemy bywać w niedzielę, możemy mówić o naszych placówkach, a także dyrektorzy różnych szkół podstawowych, które szkoły nas zapraszają do takiej promocji, czy też osoby, które nam po prostu pomagają w prowadzeniu tych placówek. I takimi miejscami na pewno jest Cieszyn, na pewno będzie to Skoczów, Strumień i Stebna i Czechowice-Dziedzice. W tych miejscach będą zorganizowane spotkania, podczas których chcemy wręczyć taką oznakę Przyjaciel Dziedzictwa Świętego Jana Sarkandra. Dla tych ludzi, którzy nas wspierają, chcemy ich wyróżnić, chcemy pokazać, bardzo często to są anonimowi ludzie, przez różne działania wspierające nasze placówki katolickie i stowarzyszenie. Chcemy im za to w tym roku jubileuszowym podziękować. Wiem też, że przygotowuje się publikacja. Ksiądz Tomala, który tutaj był proboszczem Karol w Marii Magdalenie, napisał książkę o tradycjach Śląska Cieszyńskiego i ta publikacja będzie wydana w tym roku jubileuszowym wraz z historią poszczególnych naszych placówek. Tym się zajmuje ksiądz Piotr Góra, ksiądz Marek Studencki, więc myślę, że taka książka powstanie. Historia placówek jest już też pisana. To będzie Przyjaciel Dziedzictwa Jana Sarkandra. Potem chcemy także zorganizować konferencję naukową poświęconą w ogóle szkolnictwu katolickiemu. Chcemy też, żeby o tym szkolnictwie katolickim tutaj na Uniwersytecie Śląskim coś było zaznaczone, bo jest to specyfika też tej tutaj ziemi cieszyńskiej. Mamy takie szkoły, warto mówić o szkolnictwie katolickim, więc też taka sprawa jak konferencja naukowa jest planowana. I podejmujemy nadal temat wieczorów melchiorowskich, na które zapraszamy przeróżnych gości. Nie zawsze to są wydarzenia związane, że zapraszamy księdza, czasami jest to właśnie fizyk, czasami jest to pisarz, poeta. I chcemy właśnie przez te wieczory melchiorowskie też w jakiś sposób zaznaczać obecność tutaj na Śląsku Cieszyńskim stowarzyszenia i szkół katolickich. Przeważnie te wieczory melchiorowskie odbywają się w Kafe Muzeum, ale też mieliśmy dwa już wieczory melchiorowskie w naszej szkole muzycznej tutaj w Cieszynie.
Więc to są takie główne, można powiedzieć, wydarzenia. Chcemy się skupić na tych spotkaniach w parafiach, tak jak mówiłem, Skoczów, Strumień, Cieszyń, Czechowice i Zdebna. Tam chcemy zaznaczyć, powiedzieć o tym stowarzyszeniu, bo bardzo często jest tak, że uczniami naszych szkół są właśnie dzieci czy młodzież z tamtych miejscowości. Tam też potem pozyskujemy ludzi, którzy nam pomagają w prowadzeniu tych szkół, więc chcemy też być u nich i też im za to podziękować. To tyle ze strony przedstawicieli organizatorów jubileuszu. Bardzo proszę o pytania. Jeśli dziennikarze mają jakieś, to myślę, że będziemy odpowiadać. Wśród miejsc, do których chcecie pojechać, pojawiła się Isterna, czyli macie stamtąd uczniów. W jaki sposób jest to rozwiązywane, bo ile ze Skoczowa i Strumienia, to jeszcze jakoś można dojechać. Nie jest to łatwe, ale da się. To z Isternej codzienne dojazdy chyba byłoby mało realne. Tutaj bardzo istotnym aspektem jest współpraca z internatami szkolnymi, dlatego że tutaj zarówno u sióstr w Cieszynie, ale też w internacie państwowym mamy swoich uczniów, którzy od poniedziałku do piątku przebywają na terenie internatu, natomiast na weekendy wracają do domu. Ja tutaj mam pytanie o konferencję naukową. Czy już jest planowany jakiś przybliżony termin? To będzie październik, na pewno październik, po spotkaniu jubileuszowym. Mhm. A te objazdy po parafiach, szkołach? To będzie od września. Od września. Tak. Mhm. Tutaj czekamy po prostu na publikację. Mhm. W tej publikacji też będą zamieszczone, też pozyskujemy wspomnienia osób, które zakładały szkoły, tak jak pan Ryszard Macura, był pierwszym dyrektorem katolickiego liceum, został poproszony o napisanie wspomnienia, napisze jaka była idea, kiedy zakładane liceum, był pierwszym dyrektorem, więc też w tej książce będą takie wspomnienia i absolwentów, i pracowników stowarzyszenia, a także nauczycieli i byłych dyrektorów. Bo 20 października, czy tu już jest jakiś plan godzinowy? Muszą się, to się rozpocznie, rozumiem. I będzie pod przewodnictwem biskupa Romana, tak? I to będą godziny dopołudniowe? Dopołudniowe, do południowe. Raczej tak. I po mszy świętej będzie przejście wtedy do Domu Narodowego? Tak. I tam dalsza część uroczystości. Też myślę, że warto podkreślić udział teraz stowarzyszenia, a także szkół katolickich w kwestii pomocy dla Ukrainy. Od samego początku mamy w naszych szkołach dzieci z Ukrainy. Naukę mają za darmo dzięki właśnie tutaj pomocy parafii szwajcarskiej. Tutaj takim naszym dobrodziejem dużym też, oprócz tutaj księdza Andrzeja, który ma już tam lata swoją parafię, był ksiądz Mikołaj Szczygieł, nasz ksiądz diecezjalny, który wsparł niesamowicie działalność, jeżeli chodzi o język ukraiński. Mogliśmy przyjmować te dzieci, są one teraz w mniejszej ilości, ale są w naszej szkole. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzięki tym funduszom księdza Mikołaja udało nam się zorganizować język polski dla Ukrainek i ponad 300 osób od początku wojny już ten język polski, tutaj ten kurs taki podstawowy skończyło. Więc ta szkoła też jakby popołudniami liceum, szczególnie tutaj budynek liceum, działa właśnie w stronę właśnie Ukrainy i chcemy ten kurs dalej kontynuować. Czyli oni się też jakoś w tym roku jubileuszowym wpisali w działalność szkoły. A rok jubileuszowy jest takim momentem podsumowania, ale też takiego odbicia do nowego, następnego etapu. Padły nazwy kilku miejscowości, w których już dziedzictwo ze swoją edukacją jest jakieś zakorzenione i obecne. Są jakieś plany rozszerzania tego zasięgu? Myślę, że tak. To znaczy, jeżeli ja tutaj, bo najczęściej jeżdżę na te promocje po parafiach czy też po szkołach, myślę, że bardzo ważną rzeczą jest docieranie do tych małych miejscowości, do tych małych tutaj miejscowości obok Cieszyna, mówienie o szkołach. Nie zawsze, kiedy się pytamy młodzieży, co było powodem przyjścia, bardzo często mówią, no to, że jednak przyjechaliście do nas, byliście u nas.
to znaczy czy ksiądz, ale przede wszystkim też uczeń, nauczyciel, który tam jest. Więc pozyskiwanie tych małych miejscowości, czy też większych, bo to nie chciałbym tu w jakiś konflikt popaść, co jest mniejsze, co jest większe, jest bardzo ważne, dlatego że tam wtedy, jeżeli na przykład przyjdzie dwóch uczniów, zaczyna się budować taka struktura. My to widzimy na podstawie strumienia, w którym powoli zaczynamy się tak budować ta struktura tych uczniów, że w każdym naborze mamy 4-5 osób ze strumienia, więc to zaczyna działać w danej miejscowości. Ale to oprócz tego jest jeszcze pewnego rodzaju pomoc, czy też ci ludzie się w jakiś inny sposób angażują w nasze placówki, pomagają nam, czy finansowo, ale też przede wszystkim wspierają no, różnymi sytuacjami takimi, które organizują dla nas. Na przykład cukiernia nam przywiezie ze strumienia wspaniałe pączki na Dzień Nauczyciela i to też już jest coś dla nas ważnego. To skoro padło słowo nauczyciel, to jeszcze robię to pytanie, bo kiedyś dziedzictwo na samym początku istnienia szkół miało taką ideę, żeby jakoś doceniać, dowartościowywać nauczycieli, którzy pracują w placówkach. Mhm. Czyli dla nauczycieli też to przewidziano w tych obchodach. Czy jeżeli chodzi o takie docenienie pracowników, to ono się odbywa w stowarzyszeniu co roku z okazji Dnia Nauczyciela. Ksiądz biskup honoruje nauczycieli z każdych placówek oświatowych stowarzyszenia na takiej gali, która jest zawsze zorganizowana przez stowarzyszenie jako podziękowanie za pracę dla nauczycieli. Więc coś takiego no jest. I ostatnie pytanie, to chodzi, a o to potem się chyba też spotkali, żeby powiedzieć, czego organizatorzy placówek edukacyjnych katolickich oczekują od nauczycieli, którzy w tych szkołach pracują. Bo to jest... Żebym ja nie mówił cały czas. Czego oczekujemy? Trudno powiedzieć w kategoriach takich twardych wymagań. Bardziej przychodzi to naturalnie w momencie, w którym budujemy atmosferę szkoły. To przede wszystkim indywidualne podejście do ucznia. Sami nasi uczniowie podkreślają to, że ten nauczyciel nie jest człowiekiem niedostępnym. Jest przede wszystkim ich mentorem. Nie jest kimś, do kogo, brzydko mówiąc, trzeba się dobijać przez pokój nauczycielski, wręcz przeciwnie. Nauczyciele tutaj z naszymi uczniami żyją w bardzo bliskich, przyjacielskich relacjach. Nauczyciele prowadzą młodzież przez wszystkie wyzwania edukacyjne, ale również wychowawcze. Dlatego tak naprawdę taką główną ideą, jeśli chodzi o bycie nauczycielem w szkołach katolickich, to towarzyszenie młodzieży. Więc jeżeli mówimy o jakichkolwiek wymaganiach, to przede wszystkim są to wymagania związane z budowaniem relacji z uczniem, z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły, tak? Bo funkcjonujemy jako jedna rodzina. A w jaki sposób współczesna Gwiazdka Cieszyńska, już nie papierowa, tylko ta internetowa, wpisuje się w przygotowanie i potem, no, nie wiem, rozpowszechnienie tego wydarzenia? Gwiazdka Cieszyńska współczesna to przede wszystkim publikacja różnych naszych wydarzeń, ale także na Gwiazdce Cieszyńskiej każda szkoła publikuje swoje sukcesy, wydarzenia, które się odbywają na terenie szkoły. To są przede wszystkim takie rzeczy, w to się wpisuje najmocniej. A także no, bardzo często przypomina o historii stowarzyszenia, bo jeżeli są jakieś wydarzenia związane z historią stowarzyszenia, to też Gwiazdka Cieszyńska ma publikację zawsze. Jeszcze chciałbym wspomnieć, bo taka jedna rzecz umknęła, co jest pewnego rodzaju dziedzictwem też stowarzyszenia, to jest modlitewnik, który powolutku stał się modlitewnikiem diecezji bielsko-żywieckiej. Chodzi o modlitewnik Chwalcie Pana. No, źródło tego modlitewnika jest właśnie w Stowarzyszeniu Dziedzictwo. Ten modlitewnik wydawany cyklicznie, bo kiedy wyczerpie się nakład, to pojawia się okazja, żeby troszkę go zmienić, skorygować niektóre treści, które tam są, coś dołożyć nowego, coś ułożyć inaczej. Jest wydawany w tej chwili i rozpropagowany wszędzie, w całej diecezji, jako taką pamiątkę związaną z pierwszą komunią świętą. Wtedy najczęściej ten modlitewnik trafia
do wiernych. Myślę, że to jest też taki element rozszerzania tej znajomości stowarzyszenia. No bo jeśli ktoś zerknie do modlitewnika, widzi, kto go wydaje, Stowarzyszenie Dziedzictwa, może to jest też okazja do tego, żeby dowiedzieć się coś na ten temat, co to za stowarzyszenie. Więc to jest, myślę, bardzo ważny element, którego pilnujemy i będziemy dalej ten modlitewnik wydawać. To dziękujemy bardzo. Myślę, że w miarę tego, jak będziemy zbliżać się coraz bardziej do października, to poproszę znów na konferencję następną. Coś będziemy mogli znów wyjaśnić, coś nowego powiedzieć i będziemy informować o tym, żeby to dobrze przeżyć. Dziękuję.